Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj pokażę wam, jak dobrze przejechać trasę Iron Horse and Coast. Jest ona bardzo trudna i nie gwarantuję, że przejadę ją za pierwszym razem idealnie, chociaż już raz sobie ją dzisiaj jechałem. Jest bardzo trudna i przejadę ją na singlu z tego powodu, że po prostu jest bardzo dużo oszustów na trybie multiplayer i mogliby mi po prostu przeszkadzać. Dlatego pojedziemy sobie singla, myk myk. I tradycyjnie zaczniemy samochodem, który ma słabe nitro. A następnie pojadę samochodem, który ma mocne nitro, żeby pokazać wam, gdzie dobrze używać power-upów. Startujemy. Lotus Elise to jest chyba najlepiej skręcający samochód w tej grze. Zaraz zobaczycie jego walory. Na tą trasę myślę, że się bardzo dobrze nadaje. Pierwsze co, jeśli macie jakiś zwykły samochód, nie Lotusa Elisa, to musicie uważać na ten zakręt i dużo wcześniej hamować. Ja natomiast Lotusem Elisem wchodzę tutaj w te zakręty jak w masło, dosłownie. Jadę sobie tutaj naokoło. Czasami można wyskoczyć tu po prawej, ale to nam zabiera trochę prędkości i mam ryzyko, że nasz samochód może wpaść w poślizg. Tu sobie ładnie skręcamy, robimy trochę większy łuk przy samochodach, które nie mają aż tak dobrego skrętu. A, tutaj też robimy ładny, długi łuk. Myk, myk. Okej. Lądowanie i udało się. No i tutaj jest dosyć prosty odcinek. Za chwilkę będzie... proszę was, właśnie ten kawałek trasy, gdzie musimy się również wcześniej zatrzymać, w sensie przyhamować. No ale jak widzicie, w Lotusie Elisie praktycznie nie trzeba hamować, bo on bardzo dobrze skręca. Ale za chwilę wezmę inny samochód z mocnym nitrem i zobaczycie, że naprawdę zupełnie... O kurczę. Zupełnie inaczej się jeździ. Lotus Elise po prostu się na takie trasy bardzo dobrze nadaje, moim zdaniem. Chociaż pewnie są samochody z mocnym nitrem, które Lotusa potrafią zabić. Ale chyba będzie to bardzo ciężko. Mój Lotus jest ledwo w klasie A i... chciałem po prostu podnieść go do tej klasy, żeby pokazać wam, jak się tutaj spiszę. No i nawet całkiem nieźle się spisuje. Bez jakiegoś większego stresu jadę. Chociaż jest to wyścig single player, prawda? Więc nie ma się tutaj zbyt dużo spodziewać po moich przeciwnikach. No ale chodzi o pokonywanie zakrętów. A to idzie mi dobrze. Myk, myk. I ostatnie metry trasy zaraz będą. I zobaczycie, ile trudu będą mi sprawiały te zakręty w innym samochodzie. Takim normalnym, bo Lotus Elise nie jest normalnym samochodem. Jest to wóz po prostu przesadzony. Jeśli chodzi o ten skręt, naprawdę. On lepiej skręca od Exige'a, ale Exige ma lepsze osiągi za to. Okej, i dojechałem na metę. I zaraz pojadę samochodem z mocnym nitrem. BMW 1M, startujemy. To jest bardzo dobra trasa dla samochodów z mocnym nitrem, jak i również dla samochodów z mocnym skrętem. Dlatego możecie poszukać samochodów właśnie z takimi specyfikacjami. Ale do tej trasy, ale tutaj jest właśnie ten skręt, o którym wam mówiłem. On jest ciężki dla samochodów, które nie skręcają jak Lotus Elise. O, wow, jaki lag. I tutaj możemy posilić się tym skrótem i zrobić małego lowrida. Teraz możemy tutaj sobie wyskoczyć. Myk, myk. BMW 1M bardzo dobrze spisuje się na wyskokach, dlatego ten pokonałem bardzo dobrze. Chodzimy szeroko, ale za szeroko trochę wszedłem. Od razu nitro tutaj. Wbrew pozorom, to nitro jest tutaj bardzo potrzebne, bo przeważnie w tym miejscu, do tego ostrego zakrętu, przeciwnicy są blisko nas, a jeśli już sobie nadrobimy trochę tam przewagi, to też wpłynie negatywnie na morale naszych przeciwników i zaczną trochę gorzej jeździć.
Czyli w efekcie będziemy na pierwszej pozycji. Trochę dalej, trochę się tam oddalimy. Mało kto tam nitra używa, bo są zakręty właśnie. I tutaj znowu nitro. O! Używaj się, jest. Możemy ewentualnie wspomóc się molochem, żeby nasze auto było bardziej stabilne. Teraz naciskamy ledy. Myk, myk. Wchodzimy w zakręt i znowu nitro. Już bez molocha, bo nie ma potrzeby go tu używać, bo zaraz będą długie, długie zakręty, które pokonujemy w ten sposób. Jak widzicie, jak mówiłem, trasa jest bardzo trudna i ciężko mi ją przejechać czysto, tak jakbym tego chciał, ale staram się. Pamiętajcie, by przejeżdżać te zakręty równo. Nie hamujcie zbyt często, po prostu puszczajcie lekko gaz. O! Dobrze, i teraz tutaj puszczam całkowicie gaz, moloch i nitro. I teraz tak, wchodzimy na maksymalnej prędkości, tu wallride'a, tylko bez molocha, bo mi się moloch nie wyłączył na czas. I on mnie trochę wcisnął w tą barierkę, przez to straciłem bardzo dużo prędkości. Nitro możecie użyć tam, a możecie użyć też tutaj. Jeśli je macie. Zależy od tego, jakie macie power-upy. Możecie zrobić tutaj jeszcze takie odbicie i tu na koniec wallride'a. Lub pojechać tak jak w pierwszym przejeździe Lotusem Elise'em. I tak wygląda przejazd trasy na Iron Horse and Coast. Mam nadzieję, że wam to trochę pomoże w rywalizacji i zdobywaniu upragnionych punktów za achievementy. A ja się z wami żegnam i trzymajcie się. Na razie. Hey!